Chłopie, wstawaj! Bo nie ma czasu! Koleś! Halo! Halo! Pobudka! Halo, halo! To znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku zrobiliśmy sobie karchami czerwony zrzut. Całkiem przyzwoicie sobie poradziły. No i oprócz tego oswoiliśmy sobie mroźnego tytana. Tutaj go mam w kapsułce schowanego. Elegancko, czeka na swoją kolej. Karchy mam przy sobie, proszę bardzo, bardzo dużo karch. Aczkolwiek to są nowe karchy, które dorosły nam. To ja sobie je schowam, bo one są poobijane, żebyśmy ich przypadkiem gdzieś tam nie użyli, bo to bez sensu. Mam meka, słuchajcie, mek no troszeczkę jest poobijany, ale nie jakoś bardzo. Nie jestem pewny, czy ja go mogę jakoś podleczyć, ale to jeszcze mamy czas. W razie czego on się jeszcze troszeczkę podleczy, ewentualnie spróbuję sową czy coś, nie wiem, może się go da podleczyć. W każdym razie, słuchajcie, w dzisiejszym odcineczku... no pojęcia nie mam, słuchajcie, no pewnie tym Ice Tytanem pewnie byśmy dali radę pokonać Gamma King Tytana. No ale ja się trochę cykam, więc w dzisiejszym odcineczku spróbujemy, słuchajcie, oswoić sobie leśnego tytana. Ja sobie sprawdzę, co potrzebuję do przyzwania leśnego tytana. No i pójdziemy sobie ewentualnie pozbierać, jeśli coś brakuje, no i polecimy na leśnego tytana. Okej, więc na leśnego tytana potrzebujemy 100 serduszek, 10 rączek tyranozaura i 10 kręgosłupów. No ja oczywiście nie mam żadnego kręgosłupu, więc musimy pozbierać kręgosłupy. No ale to nie jest jakiś bardzo duży problem. Pójdziemy sobie pozbierać. Mam rakietki, mam meka. Troszeczkę ciężki jestem. Nie jestem pewny, czy manas mnie uniesie, kurde. No uniesie, dobra, damy radę. Damy radę jakoś. 10 kręgosłupów sobie pozbieram. W jaskini zdobędziemy artefakt. Problemem największym leśnego tytana jest to, że ja nie wiem dokładnie, gdzie on się respi. Niby go zabijałem, ale nadal, kurde, nie wiem, gdzie on się dokładnie respi. I chyba będziemy musieli się przeteleportować razem z mekiem po prostu. No bo nie przygotuję sobie wcześniej meka na niego, nie? Polatamy sobie tutaj dookoła miasta i powinniśmy znaleźć brontozaury. Gdzie one są, kurde? Co jest grane? Zawsze tutaj były brontozaury. Halo, brontozaury! Gdzie jesteście? Brontozaury, halo! Dobra, mam jeden kręgosłup. Jeszcze 9. Aha. Super, manas, super, fajnie. W dobrą stronę poleciałeś. Lubię to bardzo. Troszeczkę to potrwa. No, tych brontozaurów, kurde, nie ma za dużo. I wszystko je tu, kurde, zawsze chce zjeść. Jeszcze największym problemem jest to, że, kurde, no jestem troszeczkę przeciążony. Więc... nie dostaję tych kręgosłupów do ekwipunku. Muszę za każdym razem wychodzić, zgarniać kręgosłup z woreczka. No kurde, no trochę to jest upierdliwe. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Mam nadzieję tylko, że w krzakach gdzieś worka nie zgubię po prostu. Może nie będę ciał zjadał, to łatwiej mi to będzie wyciągnąć, nie? Mamy 3, jeszcze 7. Dobra. Mamy 10 kręgosłupów, super. Jestem strasznie przeciążony, no ale dobra, dolecimy. I teraz, kurde, mam nadzieję. Zrzucik poleciał, ale kurde, on poleciał w tamto miejsce, którego... no nie polecam. Nie polecam robić tam zrzutów, nie? Widziałem w ogóle czerwony zrzut i w sumie fajnie by było go zrobić karchami sobie. Ale... nie jestem pewny, czy wystarczy mi czasu, żeby wszystko zrobić, więc... no zobaczymy. Najpierw sobie oswoimy tytana, a potem ewentualnie pomyślę nad tym, żeby spróbować sobie ten zrzucik zrobić. Teraz znajdźmy tą jaskinię, kurde, ja nigdy nie pamiętam, gdzie to jest. W sensie, no, nigdy nie pamiętam, gdzie to jest. Jak ja tam raz w życiu byłem, no to ciężko będzie mi to pamiętać, nie? Dobra, czekajcie, gdzie to będzie, kurde, gdzie to będzie? Tutaj jest przewrócony terminal. W sumie też ciekawa sprawa, nie zwróciłem nigdy na to wcześniej uwagi, że tu jest przewrócony terminal. O, jest chyba jaskinia. 11:38. Tu w ogóle notatka jest. Tak byśmy ją wzięli. To notatka chyba razy 4 jest. No. No ale jaja, kurde, trochę ją zmarnowałem w takim razie. I teraz, kurde, się zastanawiam. Czy
Czy nie lepiej przelecieć to tekowym pancerzem tą jaskinię? A, jestem zbyt ciężki, żeby skakać. No, to mi troszeczkę utrudni robotę. Zwłaszcza, że goni mnie Rex. No, dobra, sidła wyrzuciłem, już mogę latać. Dobra, super. Czyli nie, no niewiele nam brakowało, kurde, żeby nie być przeciążonym. Przelecę sobie szybciutko tą jaskinię i teraz się zastanawiam, czy od razu wyrzucić mecha, przygotować sobie wszystko i przeteleportować się jakby na walkę już. Czy może wyrzucić mecha dopiero później? Dobra, jesteśmy na miejscu. O ile się nie mylę, artefakt powinien być tutaj. Ja pierdziu, ile tam jest, kurde, stworzeń. Dobra, szybki resecik, żeby się artefakt pojawił. Mam nadzieję, że nic mnie nie goni. No i musimy tu poczyścić i przyzywamy bossa. Dobra, artefakt się pojawił. Przez chwilę go nie było i sobie myślę, kurde, co jest grane. Ale super. Dobra, użyjemy sobie tu karchy, żeby sobie to poczyścić wszystko. Kurde, tutaj też jakaś notatka była. I to też razy 4. Ja pierciu. Szkoda, bo trochę zmarnowałem te notatki. Ale dobra, no Karcha wbił trochę poziomów, nie? On jeszcze punktów nie miał rozdanych, a w sumie, kurde, mocno bił. W sumie mocno bił. Powiem wam szczerze, że coraz bardziej się zaczynam przekonywać do tych karch. Ta ich regeneracja jest niesamowita. Zobaczcie, ile ja tutaj potworków zabiłem, a ja mam cały czas full HP. W sensie potworków, no dinków ile zabiłem. I cały czas mam full HP. Także, no nie da się ukryć. Konkurent Gigełka jest ogromny tutaj, nie? W tym dinozaurze. No ale dobra. Chowamy go do kapsułki. I wiecie co? Może ja tego mecha tutaj sobie wyrzucę. Pięknie. Szkoda, że mech nie dostaje poziomów. No ale dobra. Dajmy mu elementu dużo. Dużo elementu. Te rakietki. O kurde, tego nie. Dobra. Element, rakietki, to mu w sumie wystarczy. I teraz weźmy artefakt, serduszka, rączki i kręgosłupy. No i możemy iść na Forest Titana. Nie mam bladego pojęcia, gdzie się strzela, nie mam bladego pojęcia, w co się strzela. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, jak się go oswaja, no, ale damy radę jakoś, nie? Myślę, że damy radę jakoś. On przyzywa jakieś wiwerny. Troszeczkę się obawiam tych wiwern. I sprawdźmy, gdzie ja jestem na mapie. A, ja nie sprawdzę tutaj, gdzie jestem na mapie. No to niedobrze. Dobra, teraz tak. Jeden i drugi kryształek jest na dwóch ramionach jego. Więc to jest w sumie ciekawe, że są od razu dwa. Co on robi? Kościół. Trafię. Trafiłem. Trafiłem. Kurde, serio? Dilofozaur na mnie napluł i spowolniony jestem. Nic nie widzę. Dobra, jeden kryształek już zniszczony jest.
czekaj, czy te wiwerny będą mnie atakować? Nie. Szkoda, że nie da się po walce ich oswoić. Fajnie by było mieć takie wiwerny. I w sumie to by było spoko, jakby się dało właśnie takie wiwerny oswoić, bo one by się przydały do walki z... pustynnym tytanem. Ej, kurde, patrzcie! Ja myślałem, że zniszczyłem już ten kryształek. No co tu chodzi? Zobaczcie, on się tutaj respi koło tego zwalonego terminala. No to już wiemy, gdzie się respi, już będziemy wiedzieć, jak się przygotować następnym razem. O, dobra, zniszczyłem. Teraz już, o kurde, dobra, ten strzał był słaby. Ale teraz już na pewno zniszczyłem mu rączkę. I cała rączka mu odpadła, zobaczcie. Ale jajca. Halo? Co to kurde było? Aż mi zlagowało. Co to kurde miało znaczyć? Dobra, jak kurde to trafić teraz? No nie, i się obrócił kurde plecami do mnie. Obraził się dziad jeden przeklęty. A to można zniszczyć? Można i nawet grzybki z tego wypadają. Ale ja tracę obrażenia. Tracę HP jak do tego podchodzę. To są jakieś trujące drzewka. Musimy uważać. A, zmarnowałem rakietę na drzewo, nie? Ile mam rakiet? Dobra, no jeszcze kilka rakiet mam. No teoretycznie jak będę trafiał, to będzie git, nie? Tylko trzeba trafiać. Co? O, idealnie. No dobra, czasami kurde mam wrażenie, że przelatuje przez niego ta rakieta, no ale okej, nie szkodzi. O! Dostał chyba. Było obrażenie za jeden. Co robisz? Kolego? Co robisz? Kurde, gdyby nie zrobił jakiejś dziwnej animacji tańca, to może bym trafił, kurde, w ten kryształek i by było. Ale teraz trafiłem, więc jest git. Kurde, dlaczego on macha mieczem, jak ja chcę, żeby on strzelał? No nie trafił mnie, to super. Okej, zniszczyłem go. Oj, teraz na brodzie ma. Ja pierdziu, ej, trochę przypał, bo mało rakietek mam. Ostatnia rakietka mi została, będę musiał strzelać z pistolka. Więc musimy mieć pewność, że dobrze wykorzystamy tą rakietkę, nie? No nie tak. No nie tak, dobra, no to zmarnowaliśmy rakietkę, trudno. I widzicie, znowu mi kurde macha mieczem, jak ja chcę, żeby on strzelał. God damn it. No dobra, musimy z pistolka kurde zniszczyć ten kryształek w takim razie. Nie będzie łatwo. Wow, prawie mnie trafił. Mogłem sobie dorobić tych kryształków. Kurde, będzie mi się mylić teraz wszystko. Rakietek se mogłem dorobić trochę. Rakietek se mogłem dorobić w sumie trochę. Trochę go poobijałem. Nie jestem pewny, czy to będzie Alfa Tytan. Weź się, nie ruszaj na chwilę. No chcecie kurde w kryształek walić. No i patrzcie.
Może bym go mógł bić teraz w tym momencie. No ale wsadził głowę w piasek jak struś, kurde, i... No i to tyle z tego jest, nie? Chłopcze! Wstawaj, kurde, nie udawaj! No, on chyba zasnął. On chyba zasnął. Impreza weszła za mocno, nie? Chłopie, wstawaj! Bo nie ma czasu! Koleś! Halo! Halo! Pobudka! No, odsuwa się ode mnie. No weź, no. A może on już nie żyje? Nie no, ale chyba by było pokazane, że jest powalony i trzeba na niego siodło założyć. Znaczy siodło założyć, no, no wiecie o co chodzi, nie? Coś tu jest kurde nie tak. Trochę się cykam wychodzić. No. To jeszcze nie teraz, to jeszcze nie teraz. On się zablokował, kurde, i mamy kłopoty. I co ja mam teraz zrobić, żeby go oswoić? No chłop, kurde, co zrobił, nie? Wziął się, zakopał w ziemi, kurde, i... Boi się wyjść. No chłopie, no nie wygłupiaj się, no, no nie wygłupiaj się. Czekajcie, chyba wyszedł. Wyszedł trochę na górę, może kryształek będzie widać? Widać kryształek chyba. Dobra, już nie widać. Dobra, mogę strzelać. Nie no, ja to kurde mam pecha, nie? Zawsze kurde jakoś muszę przekombinować coś, nie? Zamiast go normalnie oswoić, to kurde jakiegoś zbagowanego kurde tytana oswajam, nie? Ja troszkę się przegrzałem od tego strzelania. Taki gorący jest ten tytan, że się przegrzałem. Kurde, sporo z tego pistoletu trzeba strzelać do niego. O kurde, indyka zaatakowałem. Houston, mamy problem. Ja pierciu. Daleko jeszcze? Dobra, jest, udało się. Ale zobaczcie, nie jest napisane, że jest powalony. Tylko po prostu się przewrócił. Tame Kajiju. No i pięknie, alfa tytan leśny. Dobra, super, udało się. Troszkę oszukane, bo się zbagował, ale... Ale jest alfa Kajiju. O, taka platforma z tyłu jego jest. W sumie ciekawe. I patrzcie, atakujemy tego. Indyczka. Super, fajnie, że indyczka atakujemy, ale co się z tym indyczkiem stało? Wywaliło go chyba w powietrze. Myślałem, że przetestuję go na indyczku. Tu jest jeszcze jakiś indyczek, przetestujmy go. Chodź tu, indyczku. O Boże, powiem wam szczerze, ciężka sprawa z tym gościem, nie? O, po 4000, nice. A jakieś jeszcze ataczki masz? A, to jest ten ataczek, który się zbagował. Pod C. Oczywiście, kurde, nic nie trafiłem. Dobra, ale jeszcze możemy jakoś przybliżyć coś, tylko... Ciężka sprawa, indyczek chyba znowu zniknął.
Nie mogę się ruszyć. Ja pierdziel, ale jest toporny, kurde, toporny jest normalnie, no... Widzicie, ile ja przeszedłem? Ja przeszedłem może 5 metrów, kurde, nim. Ja nie mogę chodzić, no ja chodzić nie mogę, no. Co to ma być? Dobra, zabij tego indyka. O, dziękuję bardzo. Idziemy. Ja chyba przez tego indyka nie mogłem chodzić. Ja pierdziu, dobra, dawaj, weź sprintuj. Masz radę sprintować? No i kliknąłem sprint i on się zaczął obracać, no nie, nie ciekawie. O, teraz sprintuję, patrzcie, siup, siup. Najsik. Fajny tytan. Szkoda, że ma pół HP tylko. Ale chyba zawsze tytany mają pół HP. Czekajcie, ile ten tytan ma HP? No też ma pół HP. Znowu sobie nie wziąłem kapsułki takiej zwykłej, żeby sprawdzić, czy można go schować do takiej kapsułki zwykłej. A gdzie ty idziesz? Kto ci kazał? Gdzie ty idziesz? Dobra, jeszcze jedną rzecz tylko chcę sprawdzić. Bo on na prawym przycisku ma jeszcze jakiś ataczek. O, możemy przycelować coś. O! I przyciągnąłem ich, co? I rzuciłem nimi o ziemię. Ale super! Wow! Ej, ja chcę tym moshopsem rzucić jeszcze. Siu! Nie no, kozacko, kozacko. No ale dobra. Słuchajcie, w takim razie no oswoiliśmy sobie leśnego tytana. Mamy już dwa tytany. Cofam go do kapsułki sobie. I w sumie teleportuje się do bazy. No pozostało nam teoretycznie jeszcze tylko oswoić pustynnego tytana. Tylko z tym pustynnym tytanem to troszeczkę jest bardziej skomplikowane niż by się wydawało, nie? Mekiem tego nie zrobimy, bo wiadomo, że on lata. Więc ciekawe, no ludzie mi podpowiadali, że sową można go oswajać. No w sumie nie jest to głupie, bo sowa może spikować, jest szybka w miarę. Więc teoretycznie dałoby radę. No i to działa na tej zasadzie, że jak on rzuca te piorunki swoje, to trzeba te piorunki właśnie w kryształki wcelowywać. No, brzmi to dość skomplikowanie i wydaje mi się, że to będzie dość trudne. Fajnie by było spróbować w sumie, ale może przed tym byśmy sobie tego King Tytana zabili. Ja nie jestem pewny dokładnie, gdzie się King Tytana przyzywa, więc możecie mi dać znać w komentarzach, gdzie się właśnie takiego King Tytana przyzywa. No a póki co, ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć.